By elektromobilność w Polsce rozwijała się w sposób dynamiczny, w taki sposób, jaki sobie życzymy, musimy bardzo misternie zaplanować ten rozwój. On musi być zaplanowany w sposób taki, by regulacje odpowiednio wspierały rozwój tego rynku. Co przez to należy rozumieć? Należy przez to rozumieć odpowiednie, racjonalne prawodawstwo, które będzie odnosiło się do każdego segmentu tego rynku. Nie należy się skupiać tylko i wyłącznie na pojazdach. Należy pamiętać, że te pojazdy muszą być ładowane. One muszą być ładowane w określonych miejscach. Stąd tak ważne jest, żeby wspierać rozwój infrastruktury ładowania, ale też znów nie tylko punktów ogólnodostępnych, o których najwięcej się mówi, których najwięcej widać, bo to są punkty przy centrach handlowych, to są punkty przy autostradach, bardzo ważne. Ale jak uczą doświadczenia międzynarodowe, te punkty odpowiadają za mniej niż 20% ładowań, jakie robimy, mając samochód elektryczny. 80% to są punkty, które są w domu i w pracy, z przeważającą większością tych pierwszych, czyli punktów w domu. Tam, gdzie nocujemy, tam się ładujemy. Tego uczą nas użytkownicy w Holandii, w Wielkiej Brytanii, w Norwegii. Stąd tak ważne jest, żeby właściwe prawodawstwo wspierało rozwój infrastruktury domowej. Tam, gdzie my najwięcej czasu spędzamy. Ten rynek musi być komfortowy, żeby on się rozwijał dynamicznie. My, chcąc mieć jak największą liczbę samochodów elektrycznych, musimy sprawić, żeby przyjeżdżając po pracy do domu była możliwość naładowania tego samochodu. Jeśli nie będzie pod budynkiem, to by były takie miejsca, choćby huby, w których będzie się można bez problemu naładować.